Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy obchodzenie świąt wielkanocnych, najważniejszych świąt chrześcijaństwa. Te święta są bardzo szczególne. Te święta są takie, że trudno może ten nastrój radosny, który zawsze im towarzyszył, w sobie rozbudzić. Trudno ten nastrój radości odczuć w tych tragicznych okolicznościach, w tych bardzo smutnych okolicznościach, kiedy jesteśmy, my chrześcijanie, my katolicy, jesteśmy pozbawieni możliwości świętowania tych świąt w taki sposób, w jaki zawsze od wieków my Polacy je świętowaliśmy. Ale mimo wszystko życzę Państwu w imieniu swoim i całej redakcji Chrobrego Szlaku, wszystkich naszych członków zespołu redakcyjnego, wszystkich współpracowników, żeby te święta były przeżyte odpowiednio, żeby były przeżyte w sposób godny, żeby zmartwychwstały Chrystus przyszedł do naszych polskich domów i żeby przede wszystkim pozwolił nam wrócić do normalności, żeby rozerwał, tak jak Chrystus rozerwał więzy śmierci, żeby rozerwał te więzy, które nas dzisiaj pętają w życiu społecznym, politycznym, narodowym i żebyśmy mogli już niedługo po prostu powrócić do tego stanu normalności, ale żebyśmy nawet w tym stanie nadzwyczajnym, jaki jest, żebyśmy nie zapomnieli o istocie tych świąt, o tym, co czynić należy i co świętujemy. Przede wszystkim, co świętujemy, że świętujemy, nie świętujemy króliczków, nie świętujemy jajek, świętujemy zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i tego z całego serca Państwu życzę. Szczęść Boże!